Jarek, ale mamy 4, ja jestem tolerancyjny, ale przyrzekam wam, tak. Ja bym nie pozwolił, żeby tu pedał spał. Przysięgam, Tolerancyjny jestem. Teraz wam powiem szczerze, nie, bo już żartuję. Dziwne pojęcie tolerancji. Nie, jestem tolerancyjny, ale nie do tego stopnia, żeby pedał spał ze mną spał. Ale co pedał by ci, wiesz, no jakby leciał tam obok, to co? Nie, no nie wchodzę w to. Ale to on w ciebie wyjdzie. Ja chciał, żeby go nam tutaj przysłali, na, chociaż na jeden dzień. A ja ci powiem szczerze, że za osoby pojechali. Dlaczego? Nie wiem, ja nic do nich nie mam. Ale pedał też człowiek. No okej, to niech idzie spać do dziewczyn albo na sofę. O, to jest... Sofa nie zgulcza. Nie. Masz tam dobry pomysł. Teraz wyobraźmy sobie, że leży tutaj na łóżeczku obok, no taki naprawdę, rozumiesz, i on taki jest, wiesz. Naprawdę ma dużo poważnych, ważnych rzeczy do przekazania nam i światu. Może gdy mieli już na liście dwóch bokserów kategorii ciężkiej, to słuchajcie, co nie znaczy wcale, chłopaki, przecież on może do nas dołączyć tutaj. Ty, dalej gdzie on ma spać teraz? W saunie by spał, ty. Nie, no tak. O! I tam nie, dobra, i tak i krzesło byśmy na noc podstawiali, żeby nie wyszedł. Nie. Nie, bo, nie, bądź, Marcin, nie. Bądź, jesteś porządnym człowiekiem, naprawdę, znalazłeś mu domek. Nie, ale poczekaj, by mu nie sypał ten, nie, deszcz mu na głowę nie padał tam przecież. Nie, ale nie o to chodzi, ale teraz wróćmy jeszcze raz. I teraz my się zżyliśmy, zżyliśmy. Nie, no i teraz, no i czy ja bym się z nim też tak zżył? Tu będzie miał specjalne warunki, szkoło życia dostanie. Wyleczymy go z tego pedalstwa, wróci normalny. Ale on faktycznie ciężki, ambitny chłopiec, tak dusi. A co? Kto? Nie nadusił ani razu, żeby to... Ale kto, co? Mówisz, o kim mówisz wówczas? O świeżaczku. A wiesz, jaka Jolka jest w porządku dziewczyna? Poszła do niego i widziała, jak się z tym męczy. Poszła do niego i zapytała wprost, czy jesteś pedałem. On tylko nie wiem, czy nie on powiedział... Nie, bo jakby był, to by się zesrał. Ale ja nie wiem, czy wiesz, czy powiedział to dlatego, bo wcześniej mu złożyłem deklarację tutaj, że... A złożyłeś mu? Ja opowiedziałem mu o mojej tolerancji. I w tych momentach ona wysiada. I opowiedziałem mu to. I potem on pokazuje zdjęcie i mówię mu, a gdzie masz dziewczyną? Nie mam. I Olka widziała, jak się z tym męczę, gryzę. On nawet jak jest... Nie, ja wziąłem i widziałem. Łóżka od razu rozdzieliłem. Wiesz, jak jest, no bo to się nie przyznam, co ten, i wiesz, o co chodzi? A dlaczego ma się przyznać? Przecież to jest jego sprawa. Myślisz, że to jest dobrze, że Olka się go zapytała po prostu z właśnie obrażającego godność. No właśnie, to bardzo że wygląda jak pedał. Co to jest dobre? To jest tak, jakby do ciebie ktoś podszedł i sobie jesteś pedałem? Nie, bo wyglądasz mi na pedała. Ty, ale wiesz, co ja bym odpowiedział? Nie, ja bym tak nie odpowiedział. Ja bym mówił... W jego przypadku myślę, że to nie jest najgorsze. No nie. On jest zdrowy chłopiec. Ale zdrowy chłop, mówisz? Naprawdę? On jest młody jeszcze. A to jest, on jest, widzisz, ty tam ma lat? 27, 28. 8 lat. No to nie jest taki młody ty, wcale. A wiesz, ile ja mam lat? 28. No. Już mówię, że jesteś się podobny do no, więc nie ma, nie, więc sens, no, nie ma sensu mówić tutaj, no, argumenty no, nietrafione. Tak, no, może masz rację, koleżko. Nie bardzo z tymi argumentami, koleżko. To nie wyszło, nie wiem, co on ci w nocy zrobił, ale bardzo go bronisz. Zobaczysz, jak chodzi? To, wiesz, to kurwa. To samo chciałem powiedzieć. Co? Na mieściaka już. Ja lałem cię z odezwy. No ale widzisz, to chociaż mi się to podoba, że wie, o co chodzi. No dobrze, to może faktycznie z nim jest wszystko w porządku.